Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będzie pokazane, jak mniej więcej krok po kroku składałem kółka do ramy, do silnika. Jak widać, mam już przygotowane względnie wszystkie elementy, pogrupowane, a więc lecimy z tematem. A więc zaczynamy od tego, że trzeba rozebrać całe mocowanie kółka. I łożyska oporowe wraz z mocowaniem i wyczyścić je do spawania. Dlaczego warto to zrobić? Jak większość może miała doświadczenie, bądź też nie, ze spawaniem, jak coś jest nasmarowane, to później się robi z tego taka niezbyt smarująca breja, którą bardzo ciężko wyczyścić. Dlatego ja wszystko czyszczę i też chodzi o to, by nie stopić elementów. Na przykład ten plastikowy element, który teraz czyszczę, zostałby stopiony, przez co kompletacja byłaby biedna, powiedzmy tak, bo już nie było uszczelniacza. A tak wszystko się wyczyści, nic nie będzie się smażyć, nic nie będzie śmierdzieć. Nie będzie przeszkadzało w robieniu dobrej spoiny, bo nic nie będzie gazowało i nie będę musiał się martwić, że później spędzę pół dnia na czyszczeniu jednego kompletu, choć i tak teraz widać, że czyszczenie zajmuje bardzo dużo czasu, ale warto zrobić to dobrze. A więc teraz mamy jedną z wielu prób, która miała być końcowa, no ale jak widać, się nie udało z tego tematu, że jest za wąsko. A więc jeszcze było kilka innych podejść, które niestety też nie dawały efektu, jakiego miały. Tego pokazuję to tylko w urywkach, tak by film trwał nie wiadomo ile, a efekt byłby i tak marny. Jak widać, wtedy była nakrętka na pół, a teraz nakrętka będzie praktycznie na boku, żeby ograniczyć miejsce, które będzie zajmowała przy nakrętce, która trzyma łożysko oporowe. Tylko jak widać, nie chce mi elektroda złapać, ale idzie to zrobić, tylko troszeczkę prób potrzebne było i poszło. Aż w końcu za chyba czwartym czy piątym razem osiągnąłem cel, który miałem, choć na początku miało być inaczej, ale jak to się mówi, wszystko jest weryfikowane przez czas. No i teraz pasuje, jest dużo więcej miejsca, tylko jest kolejny problem. Mianowicie będzie problem z obrotem, co będzie pokazane później. A więc teraz sobie wszystko położę do spawania i zacznę już to względnie spawać i naciągać, by równolegle leciało i prostopadle do głównej osi, powiedzmy, czyli do poziomnicy. Ale jak widać, kółka są naprawdę krzywe, co dopiero będzie widać, jak już obydwie strony będą zrobione. Będę chciał pokręcić, no i efekt, że wszystko będę musiał szlifować. No, te chińskie kółka pełne, no nie są najlepszej jakości. I teraz jak już powiedzmy, że wiem, że to będzie w miarę pasowało, obspawam jeszcze resztę, bo niestety liczę na to, że bardzo dużo będzie trzeba zeszlifować, więc ilość
tego materiału, który będzie to trzymał, będzie mały. Dlatego teraz jeszcze wszystko dodatkowo spawam od zewnątrz, wewnątrz. No tak szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, ile z tego zostanie. A później może będzie pokazane dokładnie, ile z tych nakrętek zostało. Praktycznie nic. Więc na przyszłość bym to zrobił inaczej. Bym po prostu te blachy naciął i wygiął, zamiast robić wstawkę z tych nakrętek. A taki mały, no, mały kos. Taka mała wstawka, jak kończyłem jeden dzień, to nagrałem, jak pan kos karmi młodego. Taka mała wstawka dla natury. No i kolejny dzień. Składam już wszystko. Jak widać, wszystko już sobie nasmarowałem, przez co idzie to szybko. No i też jest tempo razy 2 albo też razy 4, bo to chwilę zajmowało. No i po kolei dolne łożysko, które przenosi główne naprężenia, i łożysko pod nakrętką. No i dobrze. Teoretycznie mamy to wszystko jeszcze wypoziomowane. Było to widać w poprzednich filmach. Tu se postawimy na gwint, tu se postawimy na gwint. No i mamy, powiedzmy, prawie że oko. Teraz sobie to obrócimy. Zrobimy między B a C to samo. No i też prawie mamy oko. No i między C. No, tak troszkę lewą ręką nie wypada, ale jest. Między C a D mi troszeczkę uciekło. Ale no, jeszcze w tych pół milimetra na metr się mieści. Między D a teraz teścik ostatni leży. Tutaj też troszeczkę uciekło. Ja myślę, że jak na spawanie od dwóch poziomnic i na większość na oko, chyba nie źle. Dobra. Czas to zrzucić i przetransportować do swojego przeznaczenia. I takie zestawienie, jak mniej więcej względem samochodu wygląda rama i pokazane, jakie narzędzia potrzebowałem, by skończyć ten etap. No i elektrody zużyte na spawanie kółek. Do zobaczenia. Cześć!